Powoli zbliżamy się do końca, jeśli chodzi o nasze rozważanie tematu: budujcie jedni drugich. Szczerze powiem, ja sam osobiście jestem, e, rozważając ten temat, rozmyślając nad tymi tekstami biblijnymi, sam jestem poruszony, dotknięty. I mam nadzieję, że coś z tego też, też takiego, że to słowo Boże działające w nas dotyka, dotyka nas słuchających. Chciałbym w związku z tym, że tak autor też to zaplanował, abyśmy jeszcze raz na spokojnie przyglądnęli się tym zasadom, co to znaczy ulegać jedni drugim. I sam się zastanawiałem, no, jak praktycznie. Skoro Paweł w liście do Efezjan wyraźnie mówi tak w piątym rozdziale wierszu 21, żeby, żebyśmy wszyscy, tu jest napisane tak, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Inne tłumaczenia podają ze względu na Chrystusa. A więc zasada. Uległości. Powiedzieliśmy, że to słowo uległość, podporządkowanie, jakie jest użyte, oznacza to podporządkowanie i posłuszeństwo. Ktoś, kto jest uległy, jest podporządkowany, jest posłuszny. I apostoł Paweł mówi tutaj do zboru w Efezie: Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Musimy zrozumieć, że kwestia uległości, zasada uległości jest ze względu na samego Pana. Dlatego, że on sam w swoim życiu i swoim życiem pokazał, co to znaczy być uległym. Zanim apostoł Paweł wyraził w swym liście do zboru w Efezie to zdanie, żebyśmy względem siebie nawzajem byli ulegli, to zwróćcie uwagę, że jak czytacie ten list. W czwartym rozdziale Paweł mówi tak: "Zewleczcie z siebie starego człowieka. Przyobleczcie się w tego nowego, stworzonego na obraz Boży." Dalej później naucza i mówi o tym, żebyśmy nie okłamywali się, żebyśmy w właściwy sposób jedni do drugich przebaczając sobie w miłości podchodzili. Zwraca też uwagę na to, że mamy właściwy, właściwie wykorzystywać czy wykupywać czas, który Bóg nam daje, a także wzywa do tego, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. A więc, zanim mówi do Kościoła, do wierzących, ulegajcie jedni drugim, to jakby przygotowuje czy też pokazuje na to, co. Przygotuje ciebie i mnie, aby mógł właśnie wypełnić to polecenie podporządkowania tej uległości względem, względem siebie. I to znaczy, że bez względu na to, w jakie miejsce w kościele ktoś zajmuje, ta zasada obowiązuje wszystkich. Ta uległość jest zadaniem dla wszystkich członków zboru. Jak powiedziałem, takim przykładem wyraźnym dla nas jest osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus, będąc uległy Ojcu, poddany, podporządkowany, przyszedł i wypełnił wszystko to, co Ojciec zaplanował. Pamiętacie, Jezus mówi: Nie przyszedłem pełnić swojej woli, ale wolę tego, który mnie posłał. Jezus nie walczył z tym, był poddany, a jeśli trzeba było wybrać między wolą ojca a tym, aby tej woli nie wypełnić. Tu mam na myśli jego ogromną duchową walkę w ogrodzie Getsemane. Pamiętacie to jest on toczy ogromny bój, aby być poddany i mówi nie moja wola, ale twoja wola niech się wypełni. To było wielkie napięcie tak ogromne, tak ogromna walka, że pot w postaci krwi spływał z Jego czoła. Jezus zmagał się. Ale On nam pokazał, będąc równy Ojcu, stał się sługą. No i właśnie zastanawiałem się, Boże, jak praktycznie ta uległość ma wyglądać. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj jakby przechodząc przez te fragmenty, te wersety, które mówią o uległości, zobaczyli, o co chodzi, I, i, i nagle jakby mnie tak troszeczkę oświeciło, że uległość, czy wypełnienie tego zadania uległości jest po prostu pełnienie tego, co Bóg w tym względzie od nas oczekuje, i wtedy okazuje uległość. Tak jak Jezus wobec woli Ojca zostawił chwałę, przyszedł na Ziemię, Będąc równy ojcu, jednak pozbawił się chwały, stał się sługą. I tutaj zaczniemy od tych, którzy stoją, prowadzą, przewodzą zborowi. Starsi wobec członków zboru powinni być ulegli. Jest ciekawe stwierdzenie, bo jakby się to nie zgadza z tym samym słowem, które. Które tutaj mamy, bądźcie podporządkowani. No starsi, przecież to oni stoją na czele, oni prowadzą i oni mają być ulegli. No właśnie, ta uległość polega na tym, czy ma polegać na tym, że starsi zachowają, czy zajmują określoną postawę, jakiej Bóg od nich oczekuje, i wtedy oni okazują, że są uległymi. W pierwszym liście Piotra, piątym rozdziale, wierszu drugim i trzecim czytamy tak: Paście stado Boże powierzone Wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie po Bożemu, nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem, nie jak ciemięscy poddanych, lecz jako wzór dla stada. A gdy się ukaże arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały. A więc, jeżeli tam dalej troszeczkę niżej jest napisane, że mamy być względem siebie ulegli, to tutaj chciałbym właśnie określić, pokazać, co to znaczy, albo jak możemy poznać Dziękuję, Wnieszko. Jak możemy poznać, że starszy lider, przywódca, pastor jest uległy, właśnie przez to, że. Wypełnia to zadanie, które Bóg mu powierzył, ze względu na, na odpowiedzialność, jaka mu została powierzona. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, albo która jest wam powierzona w opiekę, dozorujcie nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku. I tak, tak się zastanawiałem, i, I wypisywałem sobie, na co starszy powinien zwrócić uwagę, jak on ma. No, po pierwsze, ma paść trzodę Bożą. To jest jego zadanie, i przez to też okazuje tą uległość, staje się sługą dla zgromadzenia. On ma paść. To słowo paść oznacza, że on będzie wyprowadzał lud Boży na pastwiska. On jest tym, który żywi i przewodzi tymi, którzy zostali mu powierzeni czy im powierzeni, kiedy mówimy w liczbie mnogiej starsi, a więc wyprowadza na pastwiska. To jest jego odpowiedzialność. Lud Boży powinien być nakarmiony najlepszym, że tak powiem, najlepszym, najlepszą trawą, jaka może być najlepszym pokarmem po to, dlatego, że, żeby to przyczyniało się do budowania, do wzrostu, do zdrowego życia ludu bożego. Dalej, on ma to czynić nie będąc, czy nie robić tego jakby na siłę, bo no, bo tego się od niego wymaga. Apostoł Paweł coś na ten temat wiedział. Mówi, gdybym nie głosił Ewangelii, biada mi. Ale mówi, ja ją głoszę w taki sposób, żeby móc jeszcze jakąś nagrodę odebrać z tego głoszenia, bo ja wiem, że powinienem to robić. I apostoł Paweł wkładał całe serce, całą duszę, całe życie, aby Ewangelię głosić i być posłuszny Bożemu wezwaniu. Dlatego też wielokrotnie rezygnował, Pracował własnymi rękami, rezygnował z wszelkich środków, aby mieć choćby trochę nagrody za zwiastowanie. Tak on to rozumiał. Nie zawsze tak było, ale wiele razy tak było. Nie z przymusu. Sługa Pana, starszy biskup, ma mieć ochotne serce, ma działać w sposób. Dobrowolny z ochotnym sercem. Dlatego tu dalej jest napisane: lecz ochotnie, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, ma to czynić. I dalej jest użyte takie słowo nie dla brzydkiego zysku. Podobnie jest to w kwalifikacjach starszego zboru nie dla brzydkiego zysku. O co chodzi? Bo przecież w innych miejscach apostoł Paweł wręcz naucza do te i będziemy też o tym mówić, wzywa do tego, żeby troszczyć się o tych, którzy nauczają słowa Bożego. Ale nie dla brzydkiego zysku, to słowo można oddać. Niech starsi nie są tymi, że robią coś, służą, aby mieć taki właśnie ten brzydkim zyskiem. Staje się, że robią to dla swojej chwały. A więc dotyczy to jakby że oni przez to starają się górować, być ważniejsi od innych. Brzydki zysk może też oznaczać sferę materialną, że oni próbują, że tak powiem, i wiele razy jest tak, że wielcy słudzy słowa wykorzystują tą posługę do tego, aby zdobywać dla siebie jak najwięcej środków materialnych. Brzydki zysk. A więc to może być w sferze materialnej, to może być w sferze psychicznej. To ten brzydki zysk, który Paweł mówi, apostoł Piotr mówi, nie dla brzydkiego zysku. Zresztą podobnie apostoł Paweł, kiedy mówi o kwalifikacjach biskupa starszego. A więc niech nie szukają chwały u ludzi. Niech. To nie będzie powodem takiego, że będą się wywyższać ponad lud Boży. Nie dla brzydkiego zysku, z oddaniem, nie jako panujący, ale będący i tu jest ciekawe oni mają być wzorem dla zboru, dla kościoła. To słowo <kluzny> wzór jest y, bardzo często używane. Są wam poruczeni, nie na, żebyście nie panowali nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. To samo pisze Paweł do Tymoteusza i do Tytusa. Bądź wzorem. Mają być wzorem, przykładem w wierze, w miłości, w poznaniu. A więc w tym sposobie życia, aby. aby oni sami muszą być tymi, którzy są poddani pod te Boże wymogi, Boże Słowo. I dobrze jest, ja mówię, to nie znaczy, że oni są idealni, że nie, ale lud Boży, i to powinno być zauważalne, i przez to powinien być zachęcone. A kiedy upadną, to apostoł Paweł wręcz mówi: Uważajcie też z tym, co o nich mówicie, co myślicie. I też nie przyjmujcie skargi, chyba że jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków, aby za szybko diabeł nie próbował uderzyć i w naszych oczach zniszczyć ich autorytet, to kim są. Tak więc mają autorytet, mają być wzorem. Ja myślę, że na tym to polega, ulegając jedni drugim, właśnie zajmując taką postawę, oni okazują uległość Panu i wobec ludu Bożego, właśnie przez to. Przez takie działanie. Podobnie jak uczynił to Pan Jezus Chrystus wobec swojego kościoła, okazując pokorę, uniżenie i służąc Kościołowi. Członkowie zboru względem starszych także są wezwani, w relacjach pomiędzy sobą i, i lud Boży też we właściwy sposób powinien odnosić się do starszych zborów. Tak jak starsi wobec ludu Bożego, tak lud Boży wobec, wobec starszych. Starszych. Pisze tak Paweł w pierwszym Tymoteusza 5,17 do 20. Starszych, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. I tam pamiętacie Wołowi młocącemu, nie zawiązuj pyska, i godzien jest robotnik zapłaty swojej. I kiedy badamy to słowo, ta podwójna cześć, odnosi się w całym tym kontekście. Lud Boży powinien zatroszczyć się o swoich usługujących w sensie materialnym. Ale ja myślę, że ta część też odnosi się do sposobu, w jaki traktujemy siebie nawzajem. Tak jak oczekujemy, że starsi będą z szacunkiem odnosić się, z delikatnością, z właściwym nastawieniem do ludu Bożego, tak oni będą traktować ich. Ta podwójna część tutaj jest wyraźnie zaznaczona. W liście do Hebrajczyków 13, 17 jest napisane: Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli, gdyż oni zdadzą sprawę, aby za was i aby tego nie robili ze wzdychaniem. Inaczej mówiąc, słowo Boże wyraźnie wzywa lud Boży do tego, aby w taki sposób respektowali, szanowali. Yy, to prowadzenie przywództwo starszych, aby nie byli powodem do tego, że oni gdzieś tam będą po kącie płakać. Z powodu tego, że są obmawiani, niesprawiedliwie traktowani i tak Bo może być odwrotna sytuacja. To lud Boży będzie pogardzał, będzie z wyższością traktował tych, którzy są ustanowieni pośród niego. Może tak być? Ja myślę, że może. Czasami, wiecie, sposób podejścia, traktowania, czasami to hmm, oglądamy, kiedy hmm, jestem w różnych zborach, jak ludzie fajnie, że mają bliskie, dobre relacje ze swoim pastorem, ale kiedy trzeba okazać jakiś szacunek, to trzeba okazać, oni mówią, ten nasz franek, albo ten nasz zbysiu, prawda? Który jest pastorem, w taki sposób, gdzie nie ma tego szacunku. Nie ma tego, tego, co powinno być. Widzi się, że on tak próbuje pomniejszyć tą, tą rolę i, i znaczenie tego swojego pastora. Ale bądźcie posłuszni, bądźcie mu legli, bo oni będą zdawać sprawy, aby tego nie robili ze wzdychaniem. Żeby nie było tak, że. Po prostu będziemy zawstydzeni przed Panem, bo zamiast wspierać, błogosławić, jakby oddawać, czy też działać w takiej, takiej synergii, czy w takim sprzężeniu zwrotnym, działa, człowiek, dziecko Boże może działać zupełnie inaczej. A więc sprawa języka nie przyjmuj skargi na starszego, chyba, że jest oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Ten autor tego rozmyśla, mówi, zastanów się, co mówisz, w jaki sposób mówisz, co myślisz o tych, którzy są twoimi przywódcami. Wiecie, bo można, że tak powiem, nic nie mówić, ale można myśleć dużo. Prawda? Gdzieś to wszystko skrywać wewnątrz. A więc podporządkowanie, posłuszeństwo. W 1 Tesaloniczan 5, 12, 13 apostoł Paweł tak pisze też jeszcze, wzywając kościół, zbór w Tesalonice do, wobec tego, co mówi o starszych: Prosimy Was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, przewodzą Wam w Panu i upominają Was. Pamiętacie, to jest to słowo nie zachęta, tylko takie wprost zwracanie uwagi, to jest to nuteteo, takie mówienie do rozumu, że coś jest nie tak w Twoim, w moim życiu. A więc oni to robią. Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu, daszcie je miłością ze względu na ich pracę, zachowujcie też pokój między sobą. A więc. Uleganie jedni drugim dotyczy wszystkich. I uleganie polega na tym, że wsłuchuję się, czego Bóg ode mnie oczekuje, i ja to zaczynam praktykować właśnie w taki sposób postępować. Darzyć uznaniem, darzyć miłością, mieć w poważaniu, zachowywać pokój. Dlaczego? Dlatego, że przewodzą, napominają, pracują nie dlatego, że oni tak chcą. Tylko dlatego, że to zostało na nich włożone przez głowę Kościoła, przez Pana. To On im daje autorytet. Młodsi względem starszych. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyoblecznie się szatem pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A więc. Kiedy my się uniżamy, Bóg zaczyna nas wywyższać. I to dotyczy każdego. Każdego w kościele Jezusa Chrystusa i liderów, i zboru każdego. Kto się wywyższa, Bóg go będzie poniżał. Młodsi względem starszych powinni też okazywać tutaj właściwy szacunek i w sposób właściwy ich traktować. Mężowie względem żon. No tak się zastanawiam, skoro mężczyzna w małżeństwie jest głową, jest liderem, jest przywódcą, to jak, jak on też zarazem ma być uległy swojej żonie? Ja już kiedyś mówiłem, kiedyś nad tym się zastanawiałem, yy... Bodajże pięć czy sześć razy do kobiety jest powiedziane, że powinna być podporządkowana swojemu mężowi, uległa. Ale cztery czy pięć razy jest skierowane do męża, że ma miłować swoją żonę. Czy rozumiecie? Mężczyźni mają problem z okazywaniem miłości, a kobiety mają problem z uległością, z podporządkowaniem się, z posłuszeństwem. I znowu może ktoś powiedzieć: No, mówisz dzisiaj o zasadach, które kompletnie nie pasują do tego, co jest w świecie. Ja nie mówię, że nie jestem przeciwko partnerstwu w małżeństwie, jak najbardziej. Ale mówię, że czy też Słowo Boże mówi, że Bóg złożył to przywództwo w małżeństwie i w rodzinie na mężczyznę. Czy tego chcemy, czy nie? Czy nam się to podoba, czy nie? No ale dobrze. Jak zarazem mężczyzna, będąc przywódcą, będąc głową, ma być uległy? I tak jak w przypadku starszych, tak jak w przypadku yy, męża, no zastanawiałem się, jak to jest możliwe, i mam tą jedną odpowiedź, która dla mnie jest tak ważna. Muszę, ta uległość polega na tym, że będę traktował moją żonę w taki sposób, jak mówi Boże Słowo. Tylko w ten sposób mogę okazywać prawdziwą uległość wobec niej. I ta uległość też będzie polegała na tym, że nie zawsze ja będę miał rację. Apostoł Piotr wymienia Sarę. Bierzcie za przykład Sarę, która była uległa i Abrahama nazywała swoim panem. Ale kiedy czytasz historię Abrahama i Sary, to widzisz, że czasami Bóg powiedział do Abrahama: Posłuchaj tego, co Sara mówi. Więc musimy to dobrze wyważyć, partnerstwo, ale ze wskazaniem. No i teraz to prakty ta praktyczna uległość ze strony męża, na czym będzie polegała? Że będzie miłował swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół. A jak Chrystus umiłował Kościół, to jest wszystko zapisane w Efezjom 5 rozdziale. Jak Chrystus, Chrystus z miłości. Oddał życie za Kościół. A więc Ten, który jest głową, oddaje życie, On służy. Chrystus, właściwie będąc zarazem głową i Panem, stał się sługą w Kościele poprzez to, co uczynił, kim jest. Tam jest napisane tak pięknie w liście do Efezjan, że Chrystus. Miłuje swój kościół, pielęgnuje swój kościół, żywi swój kościół, troszczy się o swój kościół. A więc mężowie mają też takie polecenia: nie bądź przykry dla swojej żony. Postępuj z nią z wyrozumiałością, okazując jej cześć. Aby Twoje modlitwy nie doznały przeszkody. Mąż niech oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie rozporządzamy sami własnym ciałem, jesteśmy w małżeństwie. A więc oddał życie, żywi, pielęgnuje, chroni i uświęca. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Mąż uświęca swoją żonę przez sposób, w jaki ją traktuje. Tak przynajmniej to powinno wyglądać, przez słowa, jakie do niej kieruje. I on ją mobilizuje do jeszcze bardziej czystego, świętego, oddanego życia. Ma ją kochać, jak kocha swoje własne ciało, które dba i się troszczy, i tak dalej. Ma się odnosić do niej z szacunkiem. A więc zobaczcie, jeżeli on okazuje w ten sposób uległość, to to sądzę, że żona, kobieta odpowie, sądzę, jeszcze bardziej. I miłością, i zaufaniem, i uległością. I tutaj odnośnie żony, bądźcie uległe, podporządkowane, posłuszne mężom swoim, Panu. W liście do Kolosan, 3,18, jest napisane, żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Zwróćcie uwagę, że w Panu przystoi, aby żona była uległa swojemu mężowi, podporządkowana. I to nie jest na zasadzie, czyjej, czy na zasadzie pewnego, ze względu na Pana. Ona to ma okazywać, tak jak starszy ze względu na Pana ma służyć z oddaniem, tak jak mąż ze względu na Pana ma miłować, okazywać jej cześć, szacunek. A więc, żony, jak przystoi w Panu? Zobaczmy. Jest takie słowo, które. Wydaje mi się, że bardzo głębokie i niesamowite, na co Bóg patrzy w życiu kobiety to jeszcze kobiety, która jest zamężna. Tytusa drugi rozdział mówi tak: podobnie starsze kobiety powinny postępować w sposób budzący uznanie, nie oczerniać innych, nie nadużywać wina i być przykładem tego, co szlachetne. Niech doradzają młodszym, jak kochać mężów i dzieci, jak zachować umiar, czystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom, żeby słowu Bożemu nie uwłaczano. Inaczej mówiąc, jej postawa, jej sposób traktowania męża jest świadectwem dla świata. I wszyscy mówią, tam są inne zasady. I żeby nie uwłaczano Słowu Bożemu. W Biblii warszawskiej, tu jest napisane w tym liście do Tytusa, że żony powinny, te kobiety starsze, które mają nauczać też młodsze, jest to oddane takimi, takimi słowami, jak powinny być przyzwoite czyli mieć godną postawę jak przystoi świętym nie powinny obmawiać tam jest użyte takie mocne słowo słowo diabolo oznacza oszczerca ten który obmawia nie tylko nie nadużywać wina czyli być trzeźwą być dobrym przykładem ale też jest napisane że one mają być czyste gospodarne czyli strzegące, pilnujące domu, spraw związanych z domem. My wiemy, że w naszej obecnej sytuacji kobieta pracuje, mężczyzna pracuje i tutaj ważne jest, żeby te sprawy dobrze były ułożone. Tak więc tak to ma wyglądać. Jak rodzice względem dzieci powinny być uległe, czy rodzice też mają być w jakiś sposób uległe swoim rodzice swoim dzieciom? No jeżeli dotyczy to wszystkich, to to działa w dwie strony. Oczywiście to nie będzie teraz tak, że mała Julka powie rodzicom, a chciałaby, że to i tak ma być i koniec. Na czym to polega? Rodzice względem dzieci. Wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz. Napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. To jest Efezjan 6:4 albo Kolosan 3:27. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. To jest ciekawe, że i przywódcy, i mężowie, i rodzice mogą okazywać uległość, nie tracąc swojego autorytetu i upoważnienia, które Bóg im daje. A więc zadaniem ojców, rodziców, tak generalnie powiem ojców, matek, aby nie robić czegoś, co będzie powodowało, że dziecko będzie do pewnego upadku na duchu, czyli w tym znaczeniu, że zamiast cieszyć się, zamiast być zachęcone, budowane, jeśli trzeba, oczywiście korygowane, ale we właściwy sposób. Bo tutaj niedawno rozmawialiśmy z jednym bratem. Tragiczną rzeczą jest, kiedy dziecko słyszy od rodzica słowa typu jesteś do niczego, nic nie osiągniesz, do niczego się nie nadajesz, zawsze wszystko psujesz. To jest jak rzucanie przekleństwa. Czy taka powinna być mowa chrześcijańskiego ojca, rodzica? W stosunku do swojego dziecka, ja mogę zwrócić uwagę, ja mogę napomnieć, bo tutaj jest o tym mowa, ja mogę i powinienem wychowywać, nie uciekać od tej odpowiedzialności, kiedy trzeba skonfrontować się i czasami zmierzyć się z tym oporem ze strony dziecka. Ale nigdy nie możemy, rodzic nie powinien poniżać jego godności, jego poczucia wartości. Dlatego jest napisane, nie rozgoryczajcie swoich dzieci, aby nie upadło, czy nie upadły na duchu. Czyli tak, żeby to nie wywoływało w nich wewnętrznie gniew. Tam to jest dosłownie napisane. Nie pobudzajcie, nie wywołujcie niewłaściwego gniewu w ich sercu. Z drugiej strony, Dzieci są wezwane do tego. Jeszcze może wrócę do, 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 do rodziców. A więc złe słowa, ustawiczna krytyka, wygórowane wymagania, brak zachęty, pochwały i szacunku to jest to, co niszczy dzieci. Nie wiem, ale bardzo często w rodzinach jest tak. Ja już nie mówię chrześcijańskich, niechrześcijańskich, i bywa i tu i tu gdzie dzieci jakby poprzez sposób, w jaki są traktowane, no nie jest to właściwe traktowanie, nie dając im takiego wsparcia i, i, i zachęty, jaka powinna być im dana. Czasami to idzie z pokolenia na pokolenie, bo mój ojciec tak, bo mój dziadek tak, my tak, bo mówi, to trzeba przerwać wszystko. Dziecko z kolei ma być uległe swoim rodzicom, ma być posłuszne, ma im okazywać szacunek. I jest tak, Kolosan 3:20 mówi: ma obietnicę nagrody długiego życia, będzie się dobrze mu powodziło, będzie. Błogosławieństwo ze strony Boga, gdy okaże właściwie szacunek i postawę wobec swoich rodziców. I też z drugiej strony, wiecie, kiedy jesteśmy zranieni w jakichkolwiek relacjach, w jakichkolwiek, brat, siostra w Boże, w rodzinie, jest w nas od razu budzić się taka chęć rewanżu, chęć rewanżu, oddać tym samym. Ale słowo Boże co mówi? Nie oddawajcie złem za złe. Nie oddawajcie złem za złe. Ja myślę, że miłość miłość potrafi wiele znieść, wiele zostawić, przebaczyć, aby móc iść dalej. Aby móc iść dalej. I to samo dotyczy panów i sług, albo pracodawców i pracowników. Tam jest takie słowo skierowane do tych pracodawców: zaniechajcie groźby. Pamiętajcie, że wy wszyscy macie Pana w niebie, że my wszyscy mamy Pana w niebie i Bóg nie ma względu na osobę. A więc, będąc tym, który stoi na czele firmy, ma ludzi pod sobą. Musi także w sposób właściwy traktować tych, którzy razem z nim pracują. Tam jest napisane Kolosan 4.1: postępujcie wobec nich sprawiedliwie i rzetelnie. Inaczej mówiąc, nawet zaniedbania czyjeś nie upoważniają nas do poniżenia kogoś. Pomniejszania jego wartości. Oczywiście to nie znaczy, że ja nie, muszę, nie mogę zareagować w ogóle, ale to powinno odbywać się we właściwy sposób. Pamiętacie, bardzo często w tym wszystkim, co mówiliśmy, pojawia się to słowo łagodność, cierpliwość, z wielką uprzejmością. I to samo dotyczy tych, którzy są pracownikami. Oni nie mogą wykorzystywać swojego pracodawcy okradać swojego pracodawcy. I tam jest nawet, Piotr mówi, nawet gdy macie przykrego pracodawcę, przykrego pana z takiego, tam w języku greckim, kiedy Piotr o tym pisze, o panach i, i sługach, niewolnikach, mówi, macie takich naprawdę złośliwych, wstrętnych, co do charakteru panów, to jednak wy inaczej postępujcie wobec nich. Okazujcie miłość, nie oddawajcie tym samym. Tak więc, moi drodzy, i także tutaj, w tych relacjach, pracodawca, pracownik powinny być zachowane te właściwe postawy i te właściwe standardy. No i pozostaje nam władza świecka. Wiecie, że wszelka władza, autorytet pochodzi od Boga. To dlatego nawet Bóg, tak myślę, Bóg, wiedząc, że jest źródłem wszelkiej władzy i autorytetu, zanim ostatecznie rozprawi się i osądzi szatana, Bóg tutaj pewne rzeczy honoruje. To dlatego też jest powiedziane, żebyśmy uważali, żeby nie bluźnić mocą niebieskim. Nie wiem, różne rzeczy czasami ogląd można oglądać na, w internecie, jak to walczą z diabłem, jak go depczą, nie wiadomo co robią. Chociaż jest napisane, że będziemy deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Pytanie teraz, jak to robimy, w jaki sposób? Ale też władza, ta władza bardzo często jest wypaczona, jest niewłaściwa, Pan Jezus wyraźnie mówi: Władcy Was wykorzystują, panują nad Wami, dominują. Niektórzy przekraczają wszelkie swoje kompetencje i kiedyś przed Bogiem zdadzą z tego sprawę. Zdadzą. My wiemy, jak to wygląda w świecie, jak ci, którzy są u władzy, czy byli królowie i tak dalej, władcy w jaki sposób traktowali poddanych. Kiedyś z tego zdadzą sprawę. Bo Bóg jest sprawiedliwy i osądzi to wszystko. Ale dlatego, że władza pochodzi od Boga, jest ten ludzki porządek, i ze względu na Pana, na Jego władzę, na to uszanowanie, powinniśmy być poddani temu ludzkiemu porządkowi do momentu, aż nie będzie to naruszać Bożych zasad, sumienia, prawda? I tego, że będzie to wbrew. Bożemu Słowu i wtedy mogę się sprzeciwić władzy, odmówić wykonania tego, czego ona ode mnie oczekuje. Pan, który jest głową, Bogiem, on w pewnym momencie wszystkie te rzeczy rozsądzi. Ważne jest, żebym będąc w tych różnych relacjach. Abym okazał uległość, wypełniając to, czego Bóg ode mnie oczekuje właśnie w tych różnych relacjach pomiędzy, pomiędzy sobą. W ten sposób okażemy uległość bez utraty autorytetu. Drodzy, czasami jest taka potrzeba, że przecież i starszy, czy pastor. Też musi powiedzieć czasami przepraszam, wybacz, zrobiłem źle. Rodzic z dzieci. Wybacz, zrobiłem źle. I nie ma tu żadnej ujmy co do autorytetu. Wręcz odwrotnie, wręcz odwrotnie. To przynosi jeszcze większy szacunek i uznanie w oczach innych. Wszystkich szanujcie. Braci, miłujcie, Boga, się bójcie. I tak mamy czuwać z całą wytrwałością, mamy budować Kościół Jezusa Chrystusa. Autor tego rozważenia mówi: przejdź sobie tak przez te wszystkie relacje. Te wszystkie nazwijmy to wymagania, czego Bóg od nas w tych różnych relacjach oczekuje. I zastanów się, co jest Twoją mocną, a co jest Twoją słabą stroną. Nie przejdź, o tak, posłuchałem, okej, okay, ale jak moje życie w tym wygląda? I weź tą mocną i słabą. Powiedz, Boże, pomóż mi wzmocnić to, co jest słabe w mojej postawie, w moim zachowaniu. Aby mógł wzrastać w tym względzie, aby mógł się Tobie podobać błogosławieni cisi tak mówi pan Jezus w kazaniu na górze mówi uczcie się ode mnie bo jestem cichego i pokornego serca i Piotr też mówi z cichością i z bojaźnią sprawujcie wasze zbawienie tam jest to słowo łagodny cichy delikatny Uprzejmy i skromny. W taki sposób sprawujcie swoje zbawienie. Chciałem, żebyśmy się modlili. Możemy, tak jak siedzimy, pochylmy głowy. Drodzy, ważne jest, co mówi Boże Słowo. Nie co ja mówię, ktoś, co Pan mówi. I chodzi o to, żebym ja siebie konfrontował, żebyśmy się konfrontowali z Bożym Słowem, bo celem jest budowanie Kościoła. Ale też to powoduje, że ja mogę budować siebie w ten właściwy sposób, doznawać duchowego wzrostu. Chciałem je przez chwilę tak modlić się. Pomyśl o sobie. Jak to wygląda w tych różnych. Konfiguracjach relacji. Jak to wygląda? Oczywiście to nie jest jakieś tylko zadanie teraz, na ten moment, na tą chwilę, ale może coś Ci, słuchając Bożego Słowa, coś Bóg wyraźnie Ci pokazuje. To przyjdzie, powiedz tak, jak siedzisz, tak jak chcesz się modlić teraz, powiedz: Panie, pomóż mi, daj mi to zobaczyć wyraźnie. I pomóż mi. Abym doświadczał zmiany w tym względzie. Aby była zmiana, tak jak mówi Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci teraz za tą społeczność. Dziękujemy Ci, Panie, że nas połączyłeś swoją miłością. Dziękujemy Ci, że zapłaciłeś za każdego z nas najwyższą cenę, cenę życia i krwi. Dziękujemy Ci, Jezu. I tak, Panie, proszę Ciebie, dopomóż mi w tych sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy. Mieć tą właściwą postawę uległości, tak jak oczekujesz tego ode mnie, tak jak oczekujesz od nas. Tak, Panie, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, ale też chcemy być zdeterminowani, chcemy być tymi, którzy świadomie idą w tym kierunku aby Słowo Twoje wypełniło się w naszym życiu, abyśmy byli czynicielami, a nie tylko oszukujących samych siebie słuchaczami. Dziękujemy Ci za Twoje żywe, święte Słowo, za Jego moc. Dziękuję Ci i wierzę, że dotyka naszych serc. Panie, niech dotyka, przenika mojego serca i pomóż mi, Panie. Pomóż mi, Jezu. Aby mógł wypełnić Twoje polecenie, ulegajcie jedni drugim w miłości. Chwała Ci Jezus.